selekcjoner Czesław Niemożliwe Michniewicz, bo tak powinniśmy od dzisiaj mówić. Panie selekcjonerze, dokonował pan z tą drużyną czegoś niemożliwego, bo nikt po tym, co się wydarzyło, kiedy Paulo Sousa zezerterował, uciekł z tego teoretycznie tonącego okrętu, pan to podniósł, niewiele czasu i powiem szczerze, ten pomysł dzisiejszy, który przygotował pan na ten mecz, chylę czoła, bo momentami w pierwszej połowie było ciężko, od tego zacznijmy. Ja powiem tak, że przede wszystkim chciałem podziękować z tego miejsca prezesowi Cezaremu Kuleszy, bo podszedł pod prąd. Dokładnie pamiętam ja i wiele osób pamięta, co się działo po wyborze moim na selekcjonera. Podzielił Polskę i tak dalej. Prezes Kulesza wytrzymał ciśnienie i dzisiaj wspólnie świętujemy. I mam olbrzymią satysfakcję i też olbrzymi dług wdzięczności wobec prezesa. Od tego się chciałbym jak gdyby zacząć. Jeśli chodzi o taktykę, o sposób gry, wiedzieliśmy, w jaki sposób Szwedzi rozgrywają akcje. Wiedzieliśmy też, że w którymś momencie trzeba będzie dokonać różnych korekt i tak dalej. Najistotniejsze dla nas było to, że nie straciliśmy bramki po błędzie niestety Krystiana Bielika. Fantastycznie zachował się Wojtek Szczęsny, wybronił beznadziejną piłkę. I w przerwie pokazaliśmy, w jaki sposób Szwedzi omijają naszą linię pomocy. Skorygowaliśmy to ustawienie i w drugiej połowie już te akcje zupełnie inaczej musieli budować. Dla nas było to o tyle dobre, że było mało gry przez środek, więcej dośrodkowań, a tam się czuliśmy dobrze. Wojtek świetnie czytał grę, wychodził do dośrodkowań, obrońcy się dobrze odnajdywali. No i myślę, że istotne też było to, że zdjęliśmy Górskiego w obawie, że może być czerwona kartka. Tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, będzie grał do momentu, kiedy dostanie żółtą kartkę. Jak dostanie żółtą kartkę, będzie musieli reagować. Dostał kartkę 38 minucie. Zaprosiłem go tutaj do bocznej linii. Mówię, że absolutnie nie możesz nikogo dotykać przez te 7 minut najbliższe, bo nie możesz nas osłabić. I tak też się stało w przerwie przed Grzesiek Krychow, jak mówiłem o jego roli przed meczem, że tak jakby biec maraton i wpuścić kogoś na 20 kilometrze. Wiedziałem, że jeśli puścimy go w trakcie maratonu, w którejś części maratonu, to on dobiegnie z dobrym miejscem, jak że tak powiem, na mecie. I tak też się stało. Wszedł, to chyba na nim był rzut karny, bo już nie pamiętam. Na nim, dokładnie na nim. Kilka mądrych przechwytów, kilka razy mądrze utrzymał piłkę w grze. Grał przede wszystkim bliżej Bielika. Graliśmy troszeczkę w innym ustawieniu. Zmieniliśmy to ustawienie na dwójkę defensywnych w środku pola. I przez to też te piłki nie dochodziły do napastników. W pierwszej połowie tych piłek było za dużo. Ja powiem szczerze, że już po tej pierwszej bramce wydawało mi się, że polski zespół się na tyle wzmocnił tym golem, że będzie po prostu pozytywny wynik. Natomiast kiedy pan poczuł, że Katar nadchodzi? Nie mówię teraz o tym przeziębieniu. Ja znam teorię, moją teorię o wyniku 2-0. 2-0, o tym samym pomyślałem. Żeby strzelić tą trzecią bramkę, nawet w szatni podziękowałem zawodnikom po meczu i mówię, że brakowało mi tej trzeciej bramki Grześka Krychowiaka, fantastycznie uderzył po rzucie roży, wcześniej Robert Lewandowski. Bednarek blisko, tak. Najważniejsze, że chcieliśmy zdobyć tą trzecią bramkę w określony sposób. Myślę, że olbrzymie zaangażowanie, olbrzymia determinacja i myślę, że ten ból, który zadawaliśmy sobie tym ciężkim bieganiem, przekładał się na determinację i ta determinacja przy dobrym wyniku dodawała nam siły, dodawała otuchy i pewności siebie. Nie było momentu zwątpienia i to było najważniejsze. Ile było znaków zapytania w przerwie? Bo ja rozumiem, schodzi Góralski, o czym mówiliśmy, ale tak, Glik naciągnięty i wiemy, że ledwo praktycznie już chodził w pierwszej połowie. Bielik też miał problem z kolanem. Ile tak naprawdę było wątpliwości? Obawialiśmy się o Glika, naszego tutaj najważniejszego zawodnika. Radiatora, umówmy się, Radiatora, to jest człowiek nie do zniszczenia. On wczoraj cały czas jeszcze nie jest zdrowy i myślę, że każdy inny zawodnik zszedłby po 5 minutach, a on tylko podszedł, powiedział, żeby przygotować ewentualnie zmianę, bo tak żeśmy się umówili, że jeśli poczuje coś, że jest dyskomfort, to żeby szykować zmianę. Szykowaliśmy już stopera na jego miejsce. I stąd też, no tak się umówiliśmy, ale jak to Kamil powiedział, że do przerwy wytrzyma, po przerwie mówię, to też jeszcze spróbuję. Było trzech zawodników, którzy nadawali się do zmiany. Był to podkręcone kolano Bielik po tym takim na środku faulu, ale dodatkowo jeszcze Bereszyński też miał problem z kolanem, on to kolano tejpował i w którymś momencie też mówi, że poprosił o zmianę, no ale na szczęście dla nas zagrał do końca. To nie było łatwe, bo tam dochodziło do zmian, Kuluszewski przeszedł do ataku, wchodził kolejny szybki skrzydłowy i dlatego kazaliśmy już nie włączać się w akcje ofensywne, tylko czekać na niego już na własnej połowie, a to też powoduje, że akcje toczą się z naszego pola karnego, ale to długo by opowiadać o tym wszystkim. Tak, to na koniec go zapytam. Jak długo zapamięta pan smak murawy, bo widziałem, jak był końcowy gwizdek, kiedy padł tam pan na kolana, przeżegnał się, wycałował tą murawę, nie wiem, wąchał. Potem bardzo fajny moment, kiedy został pan sam przy ławce i nagle przychodzi Wojciech Szczęsny, nagle przychodzi Glik, właściwie można powiedzieć, tańczy się w objęciach. No i na koniec oczywiście wszyscy z PZPN-u, którzy tutaj zeszli wyściskać swojego bohatera, tak?
Znaczy, to są zawsze miłe chwile, a ja tak chciałem popatrzeć na to z boku i tak przed oczami miałem jak gdyby swoją drogę, skąd wyrosłem i jaką drogę przeszedłem jako człowiek, jako uczeń, student, piłkarz, trener i w jakim miejscu się znalazłem i jak gdyby, nie wiem dlaczego, ale jak mi jakoś tak całe życie moje, to zawodowe i dziecinne przeleciało przed oczami, że jestem w tym miejscu i tutaj oklaskują moją drużynę, tutaj kibice na stadionie i cała Polska nam kibicuje, nie wiem skąd ta refleksja, ale jakoś tak mnie to naszło. Bardzo dziękuję za ten dziękuję, sukces, za tą ciężką pracę i życzę powodzenia, bo trudne mecze w Lidze Narodów, ale to przed nami 4 miesiące, można się spokojnie przygotować dzisiaj. Proszę się cieszyć tym sukcesem, bo niewielu w to wierzyło. No tak właśnie, ja myślę, że stworzyliśmy, Wojtek Szczęsny podszedł do mnie po meczu i mówi, tak, trenerze, zasłużyłeś na to, mówi, po tym nawet tygodniu pracy, po tym odwiedzinach, po tej ile czasu poświęciłeś energii na to, żeby właśnie mówił być się w tym miejscu. Mówił tak, Wojtek? Tak. To samo mi powiedział, czyli niczego nie zdradziłem, całe szczęście. ale to było bardzo miłe, bo z ust takiego zawodnika, który już no, z niejednego pieca chleb jadł, na wielu turniejach grał, pracował z wspaniałymi trenerami, to na pewno zawsze jest miłe. No. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.